w jakim miejscu jesteśmy. Mówiliśmy o tym, co jest fundamentem biznesu. Pokazywaliśmy dwie wewnętrzne dźwignie. To były zasoby, które często są niewykorzystane w firmie, oraz kluczowe działania, oraz sekwencyjność. Ale teraz pokazujemy coś. Pięć dźwigni zewnętrznych. Coś, co pozwala wyskalować w niesamowity sposób Twój biznes. Oczywiście, o ile wcześniejsze rzeczy są zrobione, o ile fundament, wartość, klienci, marketing, sprzedaż, o ile pełne wykorzystanie zasobów i kluczowe działania w sekwencji ubrane są, to pięć dźwigni, które pozwalają wyskalować Twój biznes na niesamowity poziom. Definicja, którą często używam w czasie naszego programu Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy, że bogactwo to nagroda od społeczeństwa za to, że mu się dobrze służy. I tam, oczywiście mówimy o tym dobrze, zdobytym bogactwie. Dla mnie tam zawarte są dwie idee. Pierwsze, dawanie wartości, ale druga rzecz, skala. Wartość dają nauczyciele, pedagodzy, którzy wpływają na młodzież, wpływają na kolejne pokolenia. To jest olbrzymia wartość. Ale zarabiają mniej niż piłkarze, czy światowej klasy piłkarze. Dlaczego? Bo działają na mniejszą skalę. A więc, jakie to są dźwignie zewnętrzne? Jakie jest pięć dźwigni zewnętrznych, które pozwalają niesamowicie wyskalować nasz biznes? Pierwsza dźwignia. Partner strategiczny. Kto to jest partner strategiczny? To jest firma, w której klient kupuje przed lub po kupieniu w mojej firmie. Czyli klient, który kupuje przed lub po kupieniu w mojej firmie, ta firma może być dla mnie partnerem strategicznym. Trzy podstawowe rodzaje. Można takiego partnera strategicznego znaleźć przez relacje. Pamiętam moment, kiedy zaczynałem szkolenia i kiedyś na jednym ze spotkań, zupełnie biznesowym spotkaniu pewnej organizacji non-profit, gdzie działałem, spotkałem człowieka z innego miasta, oddalałem go niecałe 100 km, który prowadził firmę rekrutacyjną. Rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że dobrze nam się rozmawia. Ja kiedyś miałem szkolenie w tej miejscowości, gdzie on mieszkał, więc po szkoleniu poszliśmy razem zjeść taką obiad-kolację, porozmawialiśmy. I doszliśmy do wniosku, że możemy zrobić coś razem. Oni, kiedy robili rekrutację dla menedżerów średniego szczebla, od razu proponowali firmie, możemy też wyszkolić tego człowieka. Więc przez relacje, oczywiście oni brali część zysku, tak, ale przez to ja zdobywałem doświadczenie, miałem dostęp do kolejnych firm, więc partnera strategicznego możesz zyskać przez relacje. Drugi sposób. Win-win, wygrany-wygrany. Drugi sposób, jaki możesz zyskać partnera strategicznego, nie musicie mieć relacji, ale możecie dogadać się na czysty układ biznesowy, w którym obie strony wygrywają. Kiedy miałem już to doświadczenie, pomyślałem sobie o firmach eventowych. Tak w ciemno napisałem lub dzwoniłem, lub jeżeli byłem w jakimś mieście, prowadziłem szkolenia i myślałem, do tego miasta chciałbym się wbić, zachodziłem do takich firm, umawiałem się wcześniej i proponowałem taki układ. Tak naprawdę, ponieważ zaczynałem, nie byłem znany i też w internecie za bardzo nie istniałem, a więc zasada jest taka, nie ma w Google, nie ma w ogóle, tak? Więc niezbyt dużo ludzi było chętnych, tak naprawdę. Z około niecałych 30 firm, które przeszedłem, jedna się zgodziła, ale zrobiliśmy kilka rzeczy razem. On kiedy robił event, mówi, słuchajcie, mogę załatwić szkoleniowca. I też odwrotnie. Czasami ja w firmach, gdzie prowadziłem szkolenia, mówię, jeżeli chcecie jakiś dobry event, może być ze szkoleniem, bez szkolenia, to ja też proponuję tutaj firmę, z którą współpracuję. Więc układ, kiedy obie strony wygrywają. Trzecie. To jest Twoja konkurencja. Wow. Oczywiście nie możemy być naiwni. Konkurencja to konkurencja. Konkurencja dobrze nam robi. Ponieważ bez konkurencji człowiek, jeżeli nie miałby konkurencji, sflaczałby.
mniej inwestowałby w siebie, w swój rozwój? Nie inwestowałby też w rozwój swojej firmy? Oczywiście każdy z nas się zmaga z konkurencją i czasami konkurencja gra nie fair, czasami tak bardzo gra ceną, że myśli sobie, nie, no to jest przesada już, co oni robią. Okej, mamy różnego rodzaju problemy, ale część, niewielka część ludzi z konkurencji może być w genialny sposób twoim partnerem strategicznym. Są ludzie w mojej branży, którzy robią dokładnie to samo, co ja. Znamy się, lubimy się, rozmawiamy, czasami dzielimy się jakimiś zasobami, albo pomysłami, albo doświadczeniami, które nas wspomagają. Robimy to, bo się lubimy. Czasami jest tak, że dostaję jakieś zlecenie, nie mogę wtedy pojechać, polecam kogoś z nich, oni polecają mnie i nie robimy tego za prowizję. To jest dobrze mieć takich ludzi i wspierać. Jeżeli wszyscy w twojej branży są twoją konkurencją, no to nie jest dobrze. Wspominałem o Piotrze, który miał w miękkiej franczyzie 180 sklepów. Pamiętasz, kiedy mówiliśmy o modelach budowania? To jest przykład. To była konkurencja, przynajmniej pozorna. A jednak ta miękka franczyza wspaniale zaowocowała i była z korzyścią dla nich wszystkich. A więc partnerzy strategiczni mogą być niesamowitą dźwignią, która wywinduje twoją firmę w górę. Kto jeszcze? Osoba wpływu. Influencer. Kto to jest osoba wpływu? To są ludzie mający wpływ na decyzje innych ludzi. Ludzie mający wpływ na decyzje innych ludzi. Czy wiesz, na Twitterze 140 znaków. Jedno zdanie na Twitterze. Ile może być warte? 17 miliardów dolarów. Ok. Żeby nie być gołosłownym. Inwestor Carl Icahn, 46. najbogatszy człowiek na świecie, latem 2013 roku umieścił takie zdanie na Twitterze, że kupuje akcje firmy Apple, ponieważ uważa, że one są niedoinwestowane. 19 dolarów poszły w górę po tym jednym tweetie. Widzisz, osoby wpływu to są ludzie, którzy w jakichś branżach są znani, rozpoznawalni. To są ludzie, którzy mają społeczności wokół siebie. Na przykład prywatna szkoła biznesu, działam od 7 lat, jestem jednym z wykładowców. Ma zaplecze na dzisiaj około 200 tysięcy ludzi, do których dociera. Ale to mogą być też ludzie, którzy działają w internecie. Dane z 2016 roku. Prawie 1/4 ludności korzysta z Facebooka. Przynajmniej ma tam konto. Czyli z 1,5 miliarda ludzi to jest. Na 7,3 miliarda ludzi w ogóle. Prawie 1/4. A ile w Polsce, jak myślisz, osób korzysta z Facebooka? Prawie 1/4, czy około 23% to jest. A w Polsce 40,92%. Prawie 2 razy więcej. 1,5 miliona z 38,4 milionów, którzy żyją w Polsce. To pokazuje, jaki potencjał jest w Facebooku. Kolejne dane. 89% ludzi w wieku między 18 a 30 rokiem życia na świecie korzysta z mediów społecznościowych. Wow. 89% ludzi w wieku od 18 do 30. A teraz drugie dane, które uzupełniają te pierwsze. 50% ludności świata to ludzie poniżej 30 roku życia. 50%, połowa. Więc to kolejne pokolenie, które przychodzi. To kolejne pokolenie, już pokolenie Y zaczyna być stare, pokolenie Z. Tak szybko to się zmienia. Dla mojego pokolenia, pokolenia X, ok? Media społecznościowe, technologie, świetny dodatek, uzupełnienie. Dla pokolenia Y to już jest świat, w którym żyję. A pokolenie Z? Nie wiemy tego. Ale wiemy, że w tą stronę to idzie. Więc osoby wpływu to są osoby, które istnieją i które mają wpływ na decyzje innych ludzi, jak Carl Icahn. Dużo z tych ludzi istnieje w internecie. W jaki sposób możemy do nich dotrzeć, żeby stali się osobami, które wypromują nas? Relacje. Część ludzi, która robi podobne rzeczy jak ja, poznaliśmy się, polubiliśmy się i polecamy się wzajemnie.
Ja coś robię, zapraszam ich do współpracy. Oni coś robią, zapraszają mnie. Więc kiedy ja zapraszam ich w moją społeczność, oni stają się rozpoznawani w tej społeczności i to jest normalne, że część ludzi z mojej społeczności będzie podążać za nimi, bo bardziej będzie im po drodze. I odwrotnie, kiedy oni zapraszają mnie do swoich społeczności, część ludzi później, na przykład przez media społecznościowe, będzie podążać za mną i zostanie moimi klientami. To jest w porządku. Kolejna rzecz. Masz wartość, o którą możesz wzbogacić daną społeczność. Pamiętam momenty, kiedy zacząłem jeździć na różnego rodzaju konferencje biznesowe. To dlatego, że ktoś rozpoznał wartość, jaką mam, gdzieś mnie słyszał i zaprosił mnie. Byłem w tym miejscu, ktoś inny zaprosił mnie. Teraz ci ludzie na tych konferencjach, których było czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, czasami kilkaset osób, rozpoznawali tą wartość, zapraszali mnie i dawali mi wpływ na tych ludzi. Widzisz, kiedy ktoś cię zaprasza i robi cię prelegentem, to zupełnie inaczej jesteś postrzegany. Gdybym te same rzeczy mówił gdzieś w kuluarach, może ktoś by się znalazł, ciekawy, posłuchał, bo facet mądrze mówi, ale kiedy mówię je, jako jeden z mówców, ludzie zupełnie inaczej postrzegają cię. A więc wartość, którą wnosisz dla tych ludzi w ich społeczność. Partnerstwo. Czyli ty też jesteś osobą wpływu i razem z inną osobą wpływu łączycie swoje społeczności. Nie na zawsze, ale po to, żeby coś popromować wspólnie. Ponieważ też mam wpływ na kilkadziesiąt tysięcy ludzi i ten wpływ ciągle wzrasta. W tej chwili to jest 2% w skali miesiąca. Czasami zgłaszają się do mnie różne firmy, które chcą mi za to płacić. Ja oczywiście bardzo chętnie będę promował coś, ale nie każda firma, która się do mnie zgłasza, nie każdy produkt, nie każda usługa są takimi, za którym powiem nie, nie będę ich promował. Jest w porządku coś promować, jeżeli jesteś do tego wewnętrznie przekonany. Jeżeli nie jesteś i robisz to tylko dlatego, żeby zarobić, to zwykle osłabiasz swoją markę i osłabiasz swoje postrzeganie przez twoją społeczność, którą masz. Więc w te trzy sposoby możesz sprawić, że osoba wpływu wypromuje ciebie i wyskaluje twój biznes. Numer 3. Pośrednicy. Czyli po prostu firmy, które sprzedają twoje produkty lub twoje usługi. Jakby nic prostszego. Czasami w jakichś branżach nie ma pośredników. I mam znajomego, który zaczął biznes dlatego, że zobaczył, że w jego branży nie ma i zaczął taki biznes tworzyć w internecie. Zobaczymy, jak mu pójdzie, ale pomysł świetny, ponieważ nie widział pośredników. Co robią pośrednicy? Zwiększają skalę. Kiedy na przykład wypuszczam książkę, to przez pierwszy rok sprzedaję swoimi kanałami. Po roku moje kanały to rosną, ale nie aż tak szybko. Po roku, tak zrobiłem z poprzednią książką, odsprzedaję prawa i ktoś inny przez swoje kanały. Więc to mi zwiększa skalę. On dociera do ludzi, do których ja bym nie dotarł. Zmniejsza zysk, oczywiście są wyjątki, ale zwykle zmniejsza zysk, ponieważ mniej zarabiam na poszczególnej książce niż gdybym sprzedawał sam, ale z drugiej strony nigdy nie dotarłbym do tych ludzi, więc pozornie zmniejsza zysk, zwiększa. I barter, czyli wymiana. Są jacyś pośrednicy i ty możesz powiedzieć, ok, mam jakąś skalę, to zróbmy tak, że będę partnerem. Wy dla mnie, ja dla was, wy będziecie sprzedawać moje produkty czy usługi, a ja wasze i będę miał jakąś prowizję, albo nie będziecie brali prowizji ode mnie, ale ja będę was reklamował, promował, więc pośrednicy. To może być silna dźwignia dla ciebie. Przedostatnie. Inwestor.
czyli osoba, która wesprze finansowo firmę w zamian za część zysku. Osoba, która wesprze finansowo firmę w zamian za część zysku. Uważaj. Ponieważ inwestor może wesprzeć Cię finansowo. Ale co, jeżeli chce 10, 20, 30% zysku? Do końca trwania firmy. Tak długo, jak firma będzie istniała. Czy nie lepiej wziąć kredyt i spłacić go i być później wolnym? Pomyśl o tym. Pierwsza rzecz. Jeżeli chcesz pozyskać inwestora, przekonaj go do siebie. Mówiłem już o szkole aniołów biznesu, którą kiedyś prowadziłem. I tam był inwestor, byli ludzie, którzy się przygotowywali. Było to ostateczne spotkanie. I mimo, że mówiliśmy o typach osobowości, był pewien człowiek bardzo ekstrawertyczny, bardzo niezależny i taki, no, charakter, wyczuwało się, że trudno by się z nim współpracowało. I on postanowił jak najlepiej wypaść. Inwestor był silnym introwertykiem, ten był silnym ekstrawertykiem. I chciał dobrze wypaść, wszedł na rozmowę i pierwsze, co zrobił, to go wyściskał. Ja pomyślałem sobie, będzie ciężko. Widzisz, przekonaj do siebie. Pokaż, że ty jesteś wiarygodny. Inny z inwestorów, był młody człowiek na studiach. Sytuacja rodzinna taka, że on musiał pracować, żeby utrzymać się na studiach. Miał pewien pomysł. Potrzebował 10 tysięcy złotych. Niewielka suma. I był pewien inwestor. Wysłuchał go, pomyślał sobie i powiedział tak. Wiesz co? Pomysł bardzo mi się podoba. Dam ci 100 tysięcy. Teraz mój prawnik już tutaj przygotował umowę, bo to była już druga rozmowa. Daję ci 100 tysięcy i absolutnie wychodzisz, a ja mam prawa do twojego produktu. Ten chłopak powiedział nie. On mówi, dobrze, jesteś twardym graczem. 150 tysięcy więcej nie dam. Chłopak mówi nie. On mówi, człowieku, zastanów się. 150 już straciłeś. Ta oferta już nie wróci. 130 to jest moje w ogóle ostatnie słowo. 130. Bierzesz? Ten chłopak mówi nie. On mówi, gratuluję. To była podpucha. Gdybyś powiedział tak, nie wszedłbym z tobą w biznes. Bo jeżeli dla 130 tysięcy ty chcesz go sprzedać, to znaczy, że nie wierzysz w niego. A tak możemy współpracować. A więc przekonaj do siebie. Drugie. Stan obecny. Ja rozumiem tych wszystkich, którzy chcą zacząć od zera i mówią, zrobimy coś genialnego. To będzie takie samo jak Facebook, ale całkiem inne. Tak to czasami brzmi. Stan obecny. Najlepiej, żeby to już działało na jakąś skalę. I teraz pokaż, że inwestycja sprawi, że możesz działać na większą skalę. To już przynosi zyski, a może przynosić większe. I trzecie. Strategia zmiany. Pokaż strategię zmiany. Mówiliśmy o tym, jak zarządzać zmianą. Czyli jeżeli prowadzisz, nie wiem, sieć sklepów lokalną, i mówisz, wejdziemy na region, albo na pół Polski, albo na całą Polskę, albo na całą Europę, obojętnie, to pokaż strategię zmiany. Skąd weźmiesz kierowników, skąd weźmiesz dostawców i te wszystkie rzeczy, które są z tym związane. Przekonaj do siebie inwestora. I ostatnia dźwignia. To jest wspólnik. Osoba, która wesprze doświadczeniem Twoją firmę i stanie się wspólnikiem. I tutaj mówimy o trzech połączeniach. Połączenie sił. Często to może być ta sama branża. Człowiek, który działa w tej branży co Ty i mówi, słuchaj, Ty masz doświadczenie, ja mam doświadczenie, już coś działamy, gdybyśmy połączyli siły, to będzie synergia. Czyli 1 plus 1 nie będzie 2, tylko będzie 11. Kolejna rzecz. Połączenie osobowości. To już wymaga dużej dojrzałości. Ale jeżeli połączą się przeciwstawne osobowości, jeszcze z tej samej branży, czyli patrzą z innych punktów widzenia i jedna i druga firma wcześniej odnosiła jakiś sukces, synergia będzie do kwadratu. Wymaga dużo dojrzałości, ale jest możliwe. I połączenie finansów.
Nie jest dobrze, żeby jedna osoba miała pomysł, a druga miała finanse. Ponieważ co się dzieje? Po roku ta osoba, co miała finanse, ma pomysł, a ta osoba, co miała pomysł, ma finanse i się rozchodzą. Tak, niestety tak to często bywa. Więc dobrze, żeby, nawet jeżeli to nie jest równe, nawet jeżeli ta jedna ze stron wnosi o wiele mniej, to niech jednak coś wniesie. Wiesz, zupełnie inaczej funkcjonujesz, kiedy masz nawet niewielką kwotę i w oparciu o tą kwotę działasz, niż wtedy, kiedy dostałeś jakieś pieniądze i w oparciu o czyjeś pieniądze działasz. I to jest kolejna dźwignia. Zaraz przejdziemy dalej w naszym skanie modelu biznesowego, ale dźwignie to jest to, o czym mówił Rockefeller. Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. Bo jeżeli cały dzień jesteś przy bieżączce, to nie masz czasu wyskalować twojego biznesu i pozwolić, żeby on się rozrósł. A jeżeli biznes działa, wiele rzeczy jest wyeliminowanych, delegowanych i automatyzowanych, o czym mówiliśmy wcześniej, to jesteś w stanie niesamowicie wyskalować swój biznes za pomocą tych pięciu dźwigni.